Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny taki odcinek techniczno-poradnikowy. Wszakże sezon upałów poza nami, ale postaram się co nieco opowiedzieć o nabijaniu, napełnianiu klimatyzacji. Kiedy to robić? Jakie są objawy braku, powiedzmy, czynnika, skutki, no i jakie są koszty też oczywiście nabicia klimatyzacji, gdyż robiłem to niedawno, także jestem na bieżąco, powiedzmy, w tym temacie. Na kanale było kilka filmów o klimatyzacji, o napełnianiu propanem, butanem, jakimiś innymi wynalazkami. Ja tego nie polecam. Patrząc, powiedzmy, są jakieś samodzielne zestawy także do napełnienia klimatyzacji, ale patrząc na ich cenę, to ja w tej cenie, a nawet mniej, nabiłem sobie klimatyzację powiedzmy, w serwisie, gdzie zajmują się tymi klimatyzacjami. Odpowiednim czynnikiem, oczywiście, ze sprawdzeniem, powiedzmy, ile tego czynnika było, dodaniem oleju, oczywiście, do układu klimatyzacji, który także jest potrzebny do smarowania kompresora, jak i innych elementów układu klimatyzacji. Co do kiedy nabijać klimatyzację, no ja tak naprawdę przez bodajże 3 lata nie robiłem nic. Nie wiem, poprzedni właściciel co robił, być może też przez kilka lat nie. Ogólnie zasada jest taka, że jeżeli nam spada wydajność klimatyzacji, czyli widzimy, że klimatyzacja słabiej nam chłodzi wylot, nie wylatuje już takie zimne powietrze z kratek. Wydawane są jakieś w środku dziwne dźwięki po włączeniu klimatyzacji, jakieś syczenie, przelewanie, bulgotanie, szumy jakieś są, huczenie. To wszystko powoduje, że powinniśmy się udać jak najszybciej raczej do serwisu klimatyzacji. To wszystko zależy, ile jeździmy tym samochodem, ale na pewno jak najszybciej, w ciągu kilku dni, tygodni. Jeżeli używamy na bieżąco klimatyzacji, to ja polecam w ciągu kilku dni udanie się jak najszybciej właśnie do serwisu klimatyzacji, sprawdzenie tego układu. Także wszelakie dźwięki dziwne, spadek wydajności klimatyzacji, szumy, huczenie po włączeniu klimatyzacji. Jeżeli nam się klimatyzacja nie chce już włączyć, na przykład guzikiem, jeżeli mamy manualną, tylko nam migają jakieś diody, czy w automacie wyświetla się nam jakiś błąd. To wszystko powoduje, że już tego czynnika jest bardzo mało. Zazwyczaj poniżej 1/4 objętości, poniżej 20%, to też zależy od marki samochodów. Już ta klimatyzacja nam się nie włączy. Przynajmniej z tego, co ja zdążyłem dopytać właśnie serwisanta, tak to mniej więcej wygląda. Co do samego, powiedzmy, spadku wydajności, to tutaj różne marki, różnie. Czasami jest tak, że mając w układzie nawet 1/3 czynnika, bardzo często klimatyzacja działa prawidłowo. To wszystko też zależy od samej budowy, wykorzystania elementów, marki samochodu. Tutaj Japończycy i Koreańczycy mają dosyć dobre układy klimatyzacji. Rzadko wymagają, powiedzmy, są jakieś ubytki duże, naturalne, aczkolwiek z tego, no, co ja się dowiadywałem, to bardzo często z tego, co też inni mają, jakieś, powiedzmy, inne osoby, które się wypowiadały, czy to na filmikach właśnie, czy na forach jakichś, to wszystko zależy od marki też samochodu. Zdarzają się ubytki, co do samych ubytków czynnika. Taką normą niby jest, że do 10, tam 15% rocznie może ubyć czynnika, i raczej jest to spowodowane, powiedzmy, naturalnym gdzieś wypływem tego czynnika przez adhezję, powiedzmy, przez przenikanie, przez gdzieś złącza. Sam układ,
który pracuje tak, że przy wstrząsach, powiedzmy, powoduje, że ten gaz jest adhezyjny w układzie klimatyzacyjnym, czyli dosyć łatwo przenika na zewnątrz. No, większe ubytki raczej to już dyskwalifikują, powiedzmy, raczej to już są jakieś nieszczelności, czy to na chłodnicy klimatyzacji, czy tutaj na przewodach, jakieś otwory. No, nabijając klimatyzację w serwisie, podpinając tą maszynę do napełniania, ona wytwarza próżnię, czyli stwierdza, czy są jakieś ubytki tam w ciągu kilkunastu minut. Jesteśmy w stanie, oprócz tego, że osusza cały układ, powoduje także, że jest w stanie stwierdzić, czy są jakieś ubytki związane z wyciekiem, czy z jakimś właśnie gdzieś nieszczelnością tego układu. Czyli tutaj, powiedzmy, jeżeli układ ma 500 gramów, to rocznie może nam około 50 gramów gdzieś naturalnie uciekać, a nawet troszkę więcej. Spotkałem się też z tym, że nawet do 100 gramów, jeżeli są to właśnie układy powyżej 500-600 gramów, to nawet 100 gramów jest określane często przez serwisantów, że są to naturalne jakieś zużycie tego czynnika. To wszystko zależy, ile jeździmy, gdzie, czy używamy cały czas klimatyzacji. Warto na pewno, jeżeli jeździmy rzadko, raz w miesiącu, czy raz na 2 tygodnie, włączyć klimatyzację przez cały rok na kilka minut. Ale już na kilkadziesiąt sekund wystarczy, żeby układ się po prostu w środku przesmarował. Nie warto tak, że wyłączamy klimatyzację, powiedzmy, nie wiem, w sierpniu i włączamy ją dopiero na następny rok w maju. Tutaj warto ten układ przesmarować także w ciągu całego roku, przynajmniej tak jak powiedziałem, raz w miesiącu. Jeżeli ktoś jeździ rzadko, raz na 2 tygodnie. Jeżeli jeździmy, powiedzmy, częściej, warto z tej klimatyzacji korzystać, chociaż będzie ona oczywiście działała w ograniczonym zakresie, bo poniżej tam temperatury, to też w zależności, to też są takie mity. Poniżej tam 5 stopni Celsjusza, bodajże poniżej zera, nie włącza nam się klimatyzacja, ale to wszystko zależy od marki tak naprawdę samochodu. Jak to konstruktorzy, powiedzmy, taki układ zatwierdzili, powiedzmy, i wprowadzili do danej marki. Co do samego napełniania. No, koszty napełniania ogólnie można przyjąć, że około 100 zł kosztuje podłączenie maszyny do. To też zależy oczywiście, bo przy starym czynniku około 100 zł, przy nowym czynniku jest to więcej, około 200, a nawet 300 zł, to też zależy od serwisu. No i za każde 10, 100 gramów czynnika tamtego starego R134A płacimy około 20 zł aktualnie. W przypadku tego droższego czynnika, no tutaj 100 gramów kosztuje nawet 100 zł. Także każdy ubytek większy powoduje ten czynnik Y1234, bodajże z tego co pamiętam, ten nowy czynnik, który jest stosowany od kilku lat, jest znacznie droższa ta obsługa. Czyli jeżeli brakuje nam, powiedzmy, 300 gramów gazu, to w przypadku starego czynnika zapłacimy około 100 zł plus 3 razy 20 zł, czyli około 160 zł. No i oczywiście, jeżeli wymieniamy tam filtr przeciwpyłkowy, czy odgrzybiany, dodatkowo ozonujemy, to też koszty tej usługi są w granicach 50 zł. Odgrzybianie, ozonowanie, filtr, to zależy, czy sami wymieniamy. Sam filtr może kosztować około 20 do 50 zł, w zależności od budowy, od wielkości tego filtra. No i wymiana też około 20-30 zł powinniśmy liczyć mniej więcej. Wszystko zależy od cen, lokalizacji oczywiście. Także podsumowując, oczywiście skutki jeżdżenia z takim układem, który nie działa bez czynnika, powiedzmy, który ma tego czynnika mało,
jakieś wydające dziwne odgłosy, to wszystko obciąża kompresor. Kompresor ma znacznie, może doprowadzić do uszkodzenia kompresora, bo kompresor jest smarowany czynnikiem razem z olejem, który się dodaje do tego czynnika. Także to wszystko powinniśmy jak najszybciej zająć się klimatyzacją, żeby nie doprowadzić do jeszcze większych jakichś strat i kosztów serwisowych. Czyli podsumowując, jeżeli mamy spadek wydajności klimatyzacji, nie wieje nam już takie zimne powietrze z kratek nawiewu, jeżeli mamy termometr, możemy zmierzyć, jeżeli jest ta temperatura wyższa niż, nie wiem, 10 stopni Celsjusza, bo przy normalnie nabitej klimatyzacji ta temperatura z kratek gdzieś waha się od około 5, czy nawet poniżej trochę 5 stopni, gdzieś do 8, to wtedy się stwierdza niby, że klimatyzacja działa wydajnie. Wszelkie hałasy po włączeniu klimatyzacji, czy to manualnej, czy automatycznej, szumy, przelewanie, jakieś szmery z układów wentylacyjnych, to wszystko także powoduje, że ten czynnik nam gdzieś uciekł i powinniśmy się układem klimatyzacji zająć. Także to by było na tyle w tym odcinku. Ja myślę, że posezonowym już dla klimatyzacji, chociaż jeszcze są dosyć ciepłe dni, ale jak wiemy, klimatyzację często używamy także jesienią, zimą do odparowywania szyb, także warto się tym układem przyjrzeć i zająć. Także to było na tyle, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów, do usłyszenia, do następnego odcinka.